Witajcie moi drodzy, jesteśmy na kanale Klubu Przedsiębiorczości, w naszej klubowej przestrzeni. Ja nazywam się Adam Przemyk i będę miał dzisiaj ogromną przyjemność tutaj zaprosić was do naszej podróży, jaką jest rozmowa z osobami z osobą sukcesu, bo na nasz kanał i na naszą przestrzeń klubową zapraszamy zweryfikowanych praktyków biznesu, ludzi czynu, ludzi, którzy przede wszystkim swoimi działaniami, konsekwencją, uporem, pomysłowością, kreatywnością tworzą świetne, niesamowite projekty, które zmieniają, zmieniają życie wielu ludzi. Właśnie to jest fantastyczne, że w klubie przedsiębiorczości i w naszej przestrzeni są osoby, które budują biznesy. Właśnie z takimi wartościami, jakimi są rodzina, e, długowieczność, e, zrobienie coś fajnego dla świata. Dzisiaj moim gościem, naszym gościem odcinka jest Ania Stoicji, właścicielka marki Zdrowa Zupa, z Kobieta Sukcesu e, i. E, Przywitajmy Anię browami i lecimy. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Cześć. Aniu, bardzo Ci dziękuję. Super, Dzięki. że jesteś dzisiaj tutaj ze mną. E, jesteśmy dzisiaj w wyjątkowych okolicznościach, bo za, za chwilę rozpoczynamy naszą konferencję tak. KP w Katowicach. Także tutaj e, chwilę porozmawiamy o, o Tobie, Aniu. Chciałbym, żebyśmy e, nasi widzowie, nasza społeczność, dowiedziała się więcej o Twojej firmie, o tym, jak ją tworzysz, jak ją skalujesz. Ale zanim to wszystko, to trochę tych początków, jak to się mhm. u ciebie w ogóle w biznesie zaczęło. Eee, jakbyś mogła trochę o sobie opowiedzieć o swoich początkach. A okay. ja później polecimy sobie. Eee, Wiesz co, tak, jakby początki całkiem, to, to musiałabym wrócić do domu rodzinnego, dlatego że ja mam to szczęście w mojej ocenie że mieć tatę przedsiębiorcę. Eee, mój tata już nie żyjący, był przedsiębiorcą, On zawsze miał firmę, od kiedy pamiętam, i zawsze uczył mnie wartości związanych z przedsiębiorczością. To, co pamiętam i zapamiętam na całe życie, to jest dbałość o pracowników. I bywało tak, a różnie bywało, że nie było pieniędzy na przykład na święta, ale pracownicy musieli mieć zapłacone. I, i, to, i to chyba i ta, ta czułość taka z, i, jak, i to, jak szanował ludzi. Jeżeli chodzi o taką współpracę, bliskość i odpowiedzialność za swoich ludzi, to, to, to było to, czego się nauczyłam. No plus to, że bardzo lubił ludzi, był otwarty, a od mamy nauczyłam się stosunku do pieniędzy, więc też miałam z tym związane różne historie. Także początek to był dom, a potem, potem poszłam do sprzedaży i no i chyba prościej jest sprzedawcom zakładać firmę, tak bym powiedziała. Bo jak potrafisz coś sprzedawać i kochasz sprzedaż, co się wiąże znowu z kochaniem ludzi, no to jest łatwiej budować firmę później. Ale działałaś w firmie twoich rodziców jako sprzedawca? Nie. Nie, 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 nie. Moja mama nigdy nie była przedsiębiorcą, tylko tato był wiesz, samodzielnym, także tutaj nie była to firma rodziców. Natomiast ja miałam 19 lat, kiedy poszłam sprzedawać dosłownie na ulicę. I, I się śmieję czasami opowiadając jakąś historię, czy dzieciom, jak opowiadałam, to mówię: mama, mama pracowała na ulicy i sobie z tego żartujemy. Ponieważ byłam bardzo młodą mamą, moją córę urodziłam, jak miałam 17 lat, nie miałam jeszcze zawodu, nie miałam skończonej szkoły. To były lata 80., końcówka lat 80., w związku z tym za takie rzeczy jak ciąża z szkoły takiej semikatolickiej, w której byłam się, wyrzucano, więc ja w drugiej klasie musiałam opuścić szkołę, poszłam do. Szkoły wieczorowej. No i urodziłam moją córkę, miałam 17 lat i 3 tygodnie. To taka tajemnica bardziej m, niż biznesowa ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że no nie miałam trochę wyjścia, musiałam iść do pracy. Zresztą zawsze byłam bardzo pracowita, no i poszłam do sprzedaży, bo to było po prostu dostępne. I to było wspaniałe doświadczenie. Sprzedawałam ekierki. Naprawdę, potem książki. No, bardzo mnie to dużo nauczyło. Lakierki? Ekierki? Ekierki. Ekierki, zestawy okay. ekierek, linijek. Nieźle. Dokładnie, do dzisiaj to pamiętam. I to była moja pierwsza praca. Pracowałam tam tak dobrze ponad półtora roku. Nauczyłam się A to kontaktu. w jakimś sklepie, czy po prostu Nie, na ulicy. B2B? Nie, na ulicy ludziom. Do ludziom ludzi. i sprzedawałaś tak. im linijkę, ekierki. Tak, zestaw ekierek. Jakiś tam cyrkiel na przykład, jak ktoś kupił pakiet. Mm. No tam tak, już appsy. wiesz tak, nie pamiętam dokładnie. Potem to były książki. Okay. Potem to były książki, bajki, wydawnictwa Bodajże jakiegoś tam, E, coś tam. Nie, no to było niesamowite. I to była moja pierwsza taka praca sprzedażowa. A potem wyjechałam do Grecji i tam pracowałam jeszcze w restauracji, w knajpie. Bardzo szybko zostałam Kierownikiem. Mój szef Grek, jak zobaczył, że jestem bardzo pracowita i, i taka zaangażowana, to po miesiącu mówi: Ty zostajesz tutaj kierownikiem. Więc zostałam na Pireusie szefem baru. No a potem wyjechałam z powrotem do, do kraju. Ale rzeczy. żebym coś do, dobrze zrozumiał, to mhm. mając 17 lat urodziła się, tak. urodziła się twoja córka tak. i w tym samym czasie zaczęłaś to robić? Tak, pół roku później, jak ona miała około pół roku, już poszłam do pierwszej pracy. Może, mhm. może troszeczkę więcej, 8 miesięcy. Czyli jeszcze na przełomie mhm. pełnoletności, której zdecydowałaś, że... Tak. Tak. Teraz jest ten moment, kiedy trzeba wziąć swoje. Tak, potrzebowałam życie, zarabiać swoje na siebie. Byka więc. za rogi, jak to mawiają, i po prostu lecieć. tam. Okej, okay, nieźle. Wiesz co, Ja powiem tak, jak się ma już dziecko na utrzymaniu, to nie ma znaczenia co, co tylko ważne jest, żeby zarobić na życie i, i być odpowiedzialnym za siebie. Ja się bardzo szybko wyprowadziłam. Miałam niespełna 18 lat. Mieszkałam sama z córką i, i zarabiałam w, w, w różny sposób, dbając o to, żeby ona miała jakieś. O jakąś opiekę. Tak, no nie ma. Motywacja dzieci to jest coś, co jest determinacją mi daje nam ogromnego power A ty coś, coś o tym wiesz, mój tak. drogi, teraz już po, po trójnie wiesz. Tak, to się zgadza. Od niedawna. Mhm. Okej, okay, czyli zaczęłaś się w dziale, jakby jako sprzedawca. Miałaś jakieś fundamenty, jakieś, nie wiem, bazowałaś na jakichś książkach. Czy tata Cię uczył z tej sprzedaży jakoś w domu, czy podpowiadał, czy po prostu wziąłaś te kierki i, poszłam, e, i poszłaś poszłam, tak. na miasto i podchodziłaś tutaj do takich ludzi? W tamtym ludzi, czasie, tak? tak, w tamtym czasie poszłam, e, wzięłam kierki, i poszłam, e, tak, na ulicę i pracowałam na ulicy, ale później się uczyłam i potem miałam właśnie tą przygodę z wyjazdem do Grecji, wróciłam i znalazłam, znalazłam pracę w takiej nowo powstaje w Polsce firmie hiszpańskiej, która sprzedawała kursy korespondencyjne i pamiętam, że przeczytałam ogłoszenie i tam było napisane, że można zarobić 4000 zł w sprzedaży. I poszłam na, na rozmowę, w jakimś hotelu się odbywała we Wrocławiu. Bardzo dużo ludzi przyszło na tę rozmowę. I w pierwszym odruchu takiego lęku mówię, no nie, no ja nie mam szans. Młoda dziewczyna bez doświadczenia na pewno się nie dostanę, więc wiesz, ten mój gremlin tam mi podpowiedział. Ja "Wiem nie Ania, pójdziesz i pokażesz się od najlepszej strony. I pamiętam mężczyznę, z którym rozmawiałam, on, on patrzył trochę się ze mnie naigrywał, próbował mnie sprowokować, na co pani te pieniądze. Ja mówię, wie pan co, pan mnie może próbować obrażać, ale ja jestem taka, że jak ja coś postanowię, to to zrobię no, co trzeba zrobić, żeby zrobić te 4000? No, trzeba odwiedzić tyle i tyle osób i dokonać tylu i tylu sprzedaży. Ja mówię, to Jak mnie pan przyjmie, to ja to zrobię w pierwszym miesiącu. I pamiętam moją pierwszą prowizję, to były 4144 zł, i do dzisiaj mam gdzieś to naliczenie. Mhm. I to się w pierwszym miesiącu zadziałało? Tak, 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 tak. Super, czyli to już było po Ekierkach, po powrocie z Grecji tak, i to, to, to był jak kolejny już, rozdział tak, książki byłam... pod tytułem. Tak. sprzedaż i tak, i aktywne działanie takie do przodu. Okej, okay, czyli, czyli jesteś taką osobą, która na tej podstawie tego co mówisz: jak coś sobie zaplanuje, to to realizuje. Tak. I, I ktoś ci w tym pomagał, czy po prostu tutaj sama. Mhm. Samo, jakby taka determinacja, upór i, i uczyłaś się tego po drodze, tak? Czy, czy, mhm. czy miałaś tu jakiegoś mentora, który ci na jakimś etapie początkowym, nie wiem, doradzał, podpowiadał? Mhm. Bo wiadomo, jak to jest w sprzedaży, no, sprzedaż tak. jest tak, że... Też jest wiele odpowiedzi na nie, trzeba się uzbroić w jakąś tam odporność, tak, tak. wybudować sobie te mocne dlaczego. No ja rozumiem, że tutaj córka mocno to dlaczego zbudowała automatycznie. Tak, okay. Natomiast rozumiem, że to tak sama do tego doszłaś swoją pracą. Mhm. Wiesz co ja myślę? Ja myślę tak, że sprzedaż sprzedaży można się nauczyć, ale wybitnym sprzedawcą trzeba się urodzić. Taka cecha, bo ja później pracowałam wiele lat w tej firmie i z tego sprzedawcy, który został wtedy w tym hotelu przyjęty do pracy, zostałam właściwie dyrektorem handlowym, managerem sprzedaży w dużej strefy, jedynym w ogóle w tej hiszpańskojęzycznej firmie na całym świecie, więc zrobiłam taką karierę i to dosyć szybko. i... i Pamiętaj, że byłam bez szkoły, bo ja nie miałam jeszcze nawet wtedy licą skończone, więc po paru latach robiłam eksternistycznie szkołę średnią i maturę. Trochę w tajemnicy przed szefami zdawałam maturę, więc miałam wyłączony tego dnia telefon. Także to jest w ogóle historia na książkę, ale... Później byłam takim specem od naborów, ponieważ bardzo znałam się na ludziach, zawsze miałam tę cechę. Ludzie przychodzili mi się też zwierzać i wyspecjalizowałam się w przyjmowaniu ludzi do pracy. Więc bardzo szybko zbudowałam swój team, potem całą strefę, a potem pomagałam w całej Polsce przyjmować ludzi do pracy. I zawsze potrafiłam wyczuć, kto jest idealnym kandydatem na świetnego sprzedawcę, nawet jeżeli nie miał doświadczenia. I ta podstawowa cecha to jest otwartość i trzeba kochać ludzi. To jest taka, wiesz, nie trzeba być bardzo ekstrawertycznym, bo ja z natury, wbrew temu jak to wygląda, jestem introwertyczna, najbardziej lubię być sama w ciszy, w relacji z bliskimi, natomiast trzeba kochać szczerze ludzi i troszczyć się o nich. I to, i to jest taka cecha, która jest, z którą się trzeba urodzić. I to są właśnie ci najlepsi sprzedawcy, tacy, którzy się troszczą. Więc

Ja, jakkolwiek to nie, nie skromnie zabrzmi, ja zawsze byłam po prostu bardzo dobrym człowiekiem, zawsze się zajmowałam zwierzątkami, ludźmi, kochałam od, od małego różnorodność, bez znaczenia dla mnie była kwestia religii, koloru skóry, orientacji i tak dalej, zawsze byłam taka bardzo, wiesz, otwarta, no i to potem zaskutkowało też mm -hmm. tym, że łatwiej mi było w sprzedaży, łatwiej mi było też budować zespoły, bo, ale byłam też wymagająca wobec siebie i innych, więc to też yy, przychodzi wtedy łatwiej. Mm -hmm. To jest bardzo ciekawe i wartościowe, to co właśnie teraz mm -hmm. mówisz, bo bo no bo właśnie ta empatia, to podejście drugiej tak, osoby, ten entuzjazm, troska jest znacznie ważniejsze niż nawet jakieś umiejętności i takie stricte techniczne aspekty. Tego się można Tego nauczyć, się można nauczyć. Tak, dokładnie. Tak, tak, to jest super. Ja ci powiem, jakie ja się nauczyłam, mhm. słuchaj jest taki pan, Brian Tracy się nazywa, teraz już jest naprawdę mm -hmm. starszy pan, ja miałam przyjemność, okazję zobaczyć go na żywo, mój kolega mnie zaprosił na taką konferencję, jak był we Wrocławiu, Brian. Natomiast w tamtych czasach, kiedy ja była młodą dziewczyną, miałam 20 parę lat, wychodziły pierwsze książki. W ogóle pierwsze, pierwsze to ja zawdzięczam MLM-owi, bo zostałam zaproszona do takiej firmy bardzo znanej, pierwszej chyba MLM w Polsce i tam pokazano nam książki z tak zwanej m, literatury pozytywnego myślenia. Trafiłam tam na książki Dale'a Carnegie, jak zdobyć przyjaciół, zjednać sobie ludzi, jak przestać się martwić, zacząć żyć? Uratowała zdrowie psychiczne mojej córce. Ona coś o tym wie, słuchajcie, bo dzisiaj ma 30, prawie 34 lata w tym roku. Ja byłam matką wariatką, znaczy strasznie się martwiłam o nią. Bardzo byłyśmy z życiem związane, jak to w takiej relacji z samotna mama z dzieckiem. I dzięki tej książce, jak przestać się martwić, zacząć żyć, ja mogę powiedzieć, że moja córka jest zdrowa psychicznie, bo ja odpuściłam. Po prostu przestałam tak strasznie napierać i nawrócić. Na nią dbać. Więc te książki niezwykle mi pomogły. No i między innymi z tych książek potem droga do Briana Tracy. A tam o sprzedaży było wszystko, bo Brian był po prostu sprzedawcą. I przeczytałam u niego, że jeżeli pracujesz, robisz sobie plan, dzwonisz, umawiasz i robisz, wiesz, to co należy, to co powinien robić każdy sprzedawca, to będziesz sprzedawał. Mhm. I ja mówię, dobra, czyli ja sobie zrobię plan i zarobię na swoje życie, jeżeli będę go konsekwentnie realizować. Więc ja po pół roku pracy już w tej firmie wziąłam sobie samochód w leasing bo jeździłam w tym czasie jakimś starym polonezem i pamiętam druga rzecz, którą sobie kupiłam, to dobre skórzane buty, żeby nie zdzierać tak cholewek i żeby nie męczyły mi się tak bardzo stopy, więc no zawsze byłam bardzo też odporna i bardzo odpowiedzialna, czyli brałam mhm. odpowiedzialność na siebie chętnie i realizowałam zadania, tak bym mhm. powiedziała. Ale dobrze rozumiem taki wniosek, który możemy na tym etapie wyciągnąć, że najpierw jest działanie, było hmm. działanie, e, czyli podjęcie tej decyzji, że, decyzja, tak. e, że idziesz w teren, sprzedajesz rzykierki. Tak, tak. E, to jest odważna decyzja, mając 17 lat. No trochę to, więcej miałem. No, tak, 18, tak. dalej mówimy o młodej, młodej kobiecie, tak. która wchodzi w ogóle w dorosłość i, tak, i w dojrzałość. I teraz nagle jest decyzja o wyjeździe za granicę, później powrót pokazanie szefowi, że się da i że mu udowodnisz i udowodniłaś to sobie i jednocześnie awansowałaś bardzo szybko i dopiero na tym etapie pojawiły się książki Brian Tracy tak. i wszystkie inne lektury związane ze sprzedażą, rozwojem osobistym czy biznesowym, czyli jakby tak, wniosek, możemy, możemy tu taki wniosek tak. dać, że E, działanie, mhm. a wiedza i edukacja w trakcie tego działania. W trakcie, w trakcie. Znaczy wiesz co, to jest bardzo mocno. Bo czasem spotykam się z wieloma hmm. przedsiębiorcami lub osobami, które rozpoczynają biznes najpierw e, powstaje bez działania. Bardzo dużo jest tam właśnie książek literatury czy YouTube'a dzisiaj tak, też tak. bardzo mocno, przecież nie tylko książki można też oglądać, słuchać, albo podcastów. Mhm. Tam wiedza jest bardzo powszechna. E, i często e, właśnie widzę u tych osób e, duży entuzjazm, dużo wiedzy, mhm. ale nie ma tej decyzji, że dobra, idę w teren, działam. Mhm. E, a tutaj właśnie pokazujesz e, coś, co jest myślę takim clue tak. sukcesu, czyli działanie na pierwszym tak. planie, a ulepszamy tak. to po drodze, czyli tak. Brian Tracy po drodze, gdzieś tam między tak. wierszami jeszcze tutaj Dale Carnegie, tutaj jeszcze inna książka i nagle ulepsza tak. swoje działania, tak? Tak, tak i jeszcze raz tak, to znaczy ja, ja, ja jestem intelektualistą, to jeszcze jedna rzecz, przeczytałam myślę, że ponad dwa tysiące książek, a przejrzałam pięć tysięcy i y, bardzo, bardzo dużo czytam, dzisiaj trochę mniej niż kiedyś, natomiast uważam, że żadna wiedza bez praktyki, bez zastosowania nie jest nic warta i to jest taka, taka ja nie zawsze tak myślałam, kiedyś były momenty w życiu, że uciekałam w czytanie, nie czytam praktycznie beletrystyki, kupuję takie książki na wakacje, a że mało jeżdżę na wakacje, to, to one Czekają na przeczytanie, albo jak jadę, to biorę coś nowego biznesowego jakąś historię, biografię albo książkę. Więc. Tak, zdecydowanie działanie. Wiesz, u mnie to troszeczkę było tak, że ja się potrzebowałam doszkolić i nauczyć, ponieważ bardzo szybko awansowałam, i potrzebowałam wiedzieć trochę więcej niż moi pracownicy. Ja miałam 27 lat wtedy, jak zostałam menadżerem strefy całej i pamiętam, jak przyjechał z Hiszpanii szef i zaprosił mnie gdzieś na spotkanie, to ja mówię, Boże, w co tu się ubrać? Ja ciągle chodziłam praktycznie tak samo ubrana, czyli miałam czarne spodnie, czarną marynarkę i białą koszulę. I wiesz, więc ubrałam się tak, jak zawsze po prostu i, i pojechałam. Na to spotkanie i miałam taką obawę znowu gdzieś tam, z dzieciństwa z, tego, z tej niewiary. Co on mi powie, mi jest wolni, ale wialania, robisz świetne wyniki, twoja grupa i ty sprzedajesz dużo. Więc jak on mi zaproponował to bycie menadżerem, to ja pamiętam, że no, no, powiedziałam, że potrzebuję się zastanowić. I wróciłam do domu, mówię, ja nic nie wiem. Ja naprawdę nic nie wiem o tym, jak być szefem, jak być menadżerem. Mam dopiero 27 lat, żadnej szkoły skończone biznesowej. Więc miałam takie poczucie niewiedzy, ale, ale tak jak mówisz, stało za mną już te parę lat działania, tego doświadczenia i efektów, i wiedziałam, że jak pójdę do pracy i będę pracować, to efekty przyjdą. I jeszcze jedną rzecz pamiętam, bo już jak byłam menadżerem od chyba dwóch lat, miałam kolegów, samych mężczyzn, dużo starszych ode mnie, menadżerów innych stref. Ja byłam na zachodnią Polskę i oni na którymś spotkaniu mi powiedzieli: Wiesz, co, Ania, bo ty jeździsz ciągle w teren i sprzedajesz, i, i to jest. co to jest po, po prostu takimi słowami, że w kur. Ja wiem, ale panowie, ale dlaczego? Jak ja idę w teren i chociaż raz w tygodniu i sprzedaję, to moi handlowcy mi nie powiedzą, że ja się nie znam na sprzedaży. Bo ja zawsze im powiem, stary, pokaż mi te adresy, to ja ci pokażę, jak tam sprzedawać. I, i to było irytujące dla niektórych, bo ja szłam troszkę, wiesz, wbrew. Ale wracając do tego, co powiedziałeś, nie miałam wiedzy, poszłam ją sobie znaleźć i to, i to do dzisiaj tak mam, że jak się czegoś chce nauczyć albo jest jakiś temat, to po prostu kupuję książki, szukam w internecie i się uczę. Mm -hmm. No jest fajny, to jest fajne, to jest wartościowe, bo jesteś tego, takim, tego typu liderem, który pokazuje, inspiruje poprzez efekty i własną pracę. Czyli tak, jakby dziękuję za to słowo lider. Bo, wy bo... Wymagasz od ludzi, mm -hmm. ale najpierw wymagasz od, od samej siebie i sama pokazuje, tak, że się da, tak. że robisz efekty i wtedy masz jakby taką praktyczną wiedzę, co po prostu działa na rynku. Jesteś mm -hmm. w perworze działań, tak. a nie na zasadzie, że palcem wskazujesz. Jestem w środku. Tak, jestem w środku. No mm -hmm. wiesz, jak można wymagać od ludzi to, to, bo nie pracują. Oczywiście, nie chodzi o to, żeby fizycznie pracować, mm -hmm. tak? Tylko my przedsiębiorcy pracujemy troszkę w inny sposób. Jesteśmy mm -hmm. nad firmą, tak? tak? Staramy się być nad. No ja ciągle jeszcze operacyjnie działam bardzo dużo. Więc nie, nie mogę powiedzieć sobie, że jestem nad firmą tak jak powinnam, ale, ale pracujemy stale i prawdopodobnie najwięcej ze wszystkich, dlatego że jesteśmy odpowiedzialni za wszystkich ludzi zatrudnionych. I to jest, i to jest właśnie to klucz, żeby nie odpuszczać, żeby być przykładem dla innych. Dzięki za słowo lider ja póki co mam poczucie ciągle, że pretenduję do tego miana, że, mm. że być może kiedyś zostanę nazwana liderem, a może nawet kiedyś przywódcą. Mm -hmm. um, powiedz mi, kiedy był ten moment taki zwrotny, że siedzisz sobie e, i myślisz, e, no to jest ten czas, kiedy pójdę na swoje? Aha. Na pewno chcesz wiedzieć, to jest długa historia. Um. Ta decyzja troszeczkę powstała poza mną. To znaczy, tak jak mówię, bardzo jestem odpowiedzialna za swoje życie, ale miałam taki moment w moim życiu, kiedy chorowałam na depresję po prostu. Firma, w której pracowałam przez wiele lat i oddała mi kawałek życia i zaangażowania, i wiele, wiele lat godzin w tygodniu pracy, również weekendy. Wycofywała się z Polski, została po prostu źle zarządzana tutaj, przejęła wraz ze wzrostem dyrektora z takiego skoczka i, i zaczęły się dziać dziwne rzeczy również wobec sieci handlowej. I siłą rzeczy, kiedy przerost biura, no jakby wiesz, koszty biura przekroczyły wpływy z sieci handlowej, firma zaczęła podupadać i koniec końców wycofała się z Polski. Ja nie, nie potrafiłam nic innego w tym czasie, no tutaj bardzo dużo zarabiałam, bo wiele, wiele lat temu potrafiłam zarabiać i 20 i 20 parę tysięcy złotych, a to było prawie 20 lat temu. Więc to było naprawdę dużo pieniędzy. No, i jak każdy prawdziwy facet, po prostu się załamałam <noise> i nie bardzo wiedziałam, co ze sobą zrobić. I miałam taki bardzo trudny czas w życiu, i dziś wiem. I wtedy też byłam gdzieś tam u lekarza, że to, było, to były objawy depresji, przy czym ja w to nie weszłam. Znaczy, jak to ja? Zrobiłam wszystko na własnych warunkach. Nie zdecydowałam się na farmakoterapię, zdecydowałam się na rozwój. Czyli powiedziałam, że muszę sobie usiąść i to wszystko spokojnie przemyśleć. I borykałam się jeszcze przez jakiś czas, różne, różne rzeczy robiłam, żeby odpocząć od sprzedaży, naprawdę przezabawne rzeczy, nauczyłam się kilku zawodów i w pewnym momencie w wieku 40 lat, czyli trochę ponad 10 lat temu zdecydowałam się w ogóle odwrócić swoje życie i zrobić taki twist-off. No i tak z tej sprzedaży i menadżerki, dyrektorowania Przeszłam do medycyny alternatywnej, uważanej przez wielu za alternatywną, ale medycyna chińska, którą, jak wiesz, się, się zajęłam i nauczyłam, to jest normalnie jednostka medyczna, system medyczny uznany przez Światową Organizację Zdrowia. No i, i tak to się stało. Szukając rozwiązań dla swojego zdrowia. Nauczyłam się, nauczyłam się medycyny chińskiej, to też był proces oczywiście, to nie jest łatwy temat i dosyć wymagający, ale tak też się stało. Więc potem miałam swój gabinet po, po, po jakimś czasie. Do dzisiaj pamiętam, jakie historie słyszałam od, od innych kolegów pracujących w tej branży, że we Wrocławiu jest już tylu akupunkturzystów, że na pewno nie będę miała pracy. Ale ja po dwóch latach miałam już stu pacjentów tygodniowo, w trzech gabinetach w całym kraju. Jak to mój mąż mawia, słuchaj, jak ty już coś zaczniesz, to jesteś w tym najlepsza. I tak się stało. I ca cała nasza zdrowa zupa właśnie powstała z tego. Dlatego, że w gabinetach ja tym ludziom kazałam jeść zupy. Bo zupa w Azji jest lekiem na całe zło i, i tak naprawdę jest praktycznie lekiem, oczywiście w cudzysłowie, mm. bo nie można wypisać na zupę recepty. Ja dawałam ludziom przepisy i mówiłam: Masz gotować zupę, masz jej zupę dwa razy dziennie, tutaj masz pić kubek zupy mocy. I wszyscy się stukali w głowę i mówili: Pani Aniu albo Aniu, no ale ty sobie nie wyobrażasz, że ja będę stać i gotować zupę 15 godzin. A ja wiem, No nie, no chociaż 12, no to może chociaż 6. I stukali się w głowę. I stąd cała ta idea. Czyli jak. Ja to mówię tak, że sprzedaż, wiesz, i, i, i jakby tworzenie nie wyjdzie z człowieka nigdy. Ja sobie siedziałam w tym gabinecie, miałam super efekty, byłam specem od płodności, dużo dzieci już chodzi do szkoły, które do mnie przychodziły mamusie, które nie mogły mieć dzieci, tatusiowie też. Ale prawda jest taka, że coś we mnie drzemało. Wiesz, coś takiego, co okazało mi działać w skali, co okazało mi, wiesz, tworzyć jakieś większe rozwiązania. I jak powstała zdrowa zupa, to ja jeszcze przez półtora roku siedziałam w gabinecie. Żeby było jasne. I, I zanim zdecydowałam się zupełnie, no bo już kompletnie nie miałam czasu i mogłam właściwie nie spać, tylko, tylko robić, cały czas pracować, jak się nie dało. Także stąd cały pomysł. Moja mhm. córka świetnie gotuje, ugotowała pierwsze zupy. Ja tą domenę, schaj zdrowa zupa, kupiłam rok czy po, dwa lata po tym, jak zaczęłam pracę w gabinecie, więc bardzo szybko, mhm. jeszcze trzy lata dojrzewała we mnie ta myśl, a właściwie to y, uwalniałam pokłady lęku związane z tym, że czułam, że to będzie coś wielkiego. Mhm. No i, i tak też się stało, więc po, po tych paru latach, cztery lata temu, z niewielkim okładem, założyliśmy zdrową zupę. Mhm. To może było też trochę tak, że ty sama sobie chciałaś pomóc i zdrowotnie, e, zdrowotnie i tak, często, tak, że tak. pomogłaś sobie, tak. zaczęłaś pomagać innym. Tak, tak. Ja, ja miałam naprawdę poważne problemy. To bardzo ze często tak. tacy przedsiębiorcy, którzy osiągają sukces, mhm. a w swojej dziedzinie czego się nie dotkniesz, to ten sukces osiągnie, osiągasz. Na przestrzeni tych lat mm -hmm. od Kierek po zupy dzisiaj. <grym>. Ale toż wynika z Dobry Twojej typu, determinacji, książkę, z Twoich działań, z Twojej hmm. postawy proaktywnej nie szukasz usprawiedliwień, tylko bierzesz nie. odpowiedzialność i, i bierzesz zakasa z rękawy, i to wybrzmiewa w każdej Twojej wypowiedzi dzisiaj mm -hmm. i, i na ile Cię znam, to, to jest właśnie to jesteś ty. I to jest, to jest super. Dziękuję. To jest świetna inspiracja dla nas wszystkich, właśnie, żeby. Wymagać od siebie i iść do przodu, niezależnie w jakim miejscu jesteś dzisiaj życia, czy mhm. masz te książki przeczytane, czy nie, to po prostu działaj, po drodze ulepszaj i, mhm. i będzie dobrze. A jeszcze jak będziesz robił to, co lubisz, a tutaj też z tego wszystkiego, co mówisz, wynika, że ty pomagając sobie trochę odnalazłaś wszystkim pasję, tak? Czyli ta tak. akupunktura, te trzy, trzy gabinety, były trochę odpowiedzią na twoje własne potrzeby, tak? Tak, I tak. Ja trafiłam na akupunkturę wyjść. wtedy, kiedy bardzo źle się czułam. Oważałam paręnaście kilogramów więcej, miałam chorobliwe nadciśnienie w wieku 30 paru lat, taką chorobę, typową chorobę dyrektorów. I naprawdę było ze mną kiepsko. Ja stałam na takiej granicy naprawdę życia śmierci, jeżeli chodzi o zdrowie. I tak trafiłam z polecenia na akupunkturę. I ona mi bardzo, bardzo pomogła. Ale oczywiście też pomogła mi się po prostu rozluźnić, też zatrzymać w jakimś takim pędzie, wiesz. Pomogła mi na bezsenność. Obniżona, no czy znaczy ja też zmieniłam bardzo dietę? No, wszystko zmieniłam, jak miałam 40 lat. Niespełna 40 lat, bo to było w maju 2012 roku i to pamiętam. I, i z, po, po miesiącu miałam 40 urodziny. I już wiedziałam, że to, są, to, to będzie. Ta dekada życia, czyli że będę, będę żyła inaczej, lepiej. I, i rzeczywiście po, po roku ja miałam po prostu sen, że robię akupunkturę. Ja wiem, to brzmi absurdalnie. Chcę podkreślić, że ja jestem człowiekiem nauki i jestem bardzo racjonalna. Więc dla mnie jakiś sen po prostu, że robię punkturę, to było strasznie dziwne. I, i poszłam do tego chłopaka, u którego, do którego trafiłam, i mu o ten sen opowiedziałam. Tam był jeszcze jeden, jedna historia o jakimś tam mężczyźnie, który mi się śnił. No i, i Maciek wtedy, jak, jak usłyszał o tym właśnie mężczyźnie z mieczem, to pokazał mi telefon, mówi taki, ja mówię, no to, 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 to mi się śniło właśnie. No, i on mówi: To jutro proszę przyjść na staż. I tak się zaczęło, więc wiesz, to, to jest też zbieg takich różnych okoliczności. Ja też muszę powiedzieć, że bez ludzi nic by nie było. I ja też miałam otwartość słuchać ludzi, wiesz, czyli do mnie przychodzi, przychodziły różne okazje, sytuacje, ludzie, i ja za tym szłam pomimo lęku i pomimo podpowiedzi z umysłu czy z ego, żeby tego nie robić, bo wiesz, bo to się i tak nie uda, albo nie mam na to pieniędzy. Więc. Yy... Też jestem zdania, że jak, jak, przy, jak zapytasz kogoś, a jak osiągnąłeś sukces, i komu jesteś za to wdzięczny, i ktoś ci powie, o, nie przypominam sobie, to uciekaj od takich ludzi. Ja mam całą armię ludzi, która, którym zawdzięczam ten sukces, tak naprawdę. Po pierwsze, to mojej rodzinie, moim dorosłym dzieciom i mojemu mężowi. Zruszę się, więc spróbuję nie płakać, bo Rafał trwał mnie, przy mnie, mój drugi mąż, bo pierwszy mąż, ojciec mojej córy nie żyje od wielu lat i Rafał jest moim drugim mężem, ojcem mojego syna młodszego, Nikosa i on trwał przy mnie pomimo przeciwności, pomimo wszystkich problemów i chorób i, i to jest facet, to jest mój największy fan i to jest facet, który po prostu, jak ja mówię, słuchaj, pójdę na studia, bo tak było. 10 lat temu. Aha, no dobra, a jakie? Ja no takie, ja na dziennikarstwo, słuchaj, bo chcę pisać, no to creative writing. Dobra, to, to super. I po prostu nam się wnuczka wtedy urodziła. Mój tata chorował na raka. Wiele przeciwności, takich, oczywiście nie urodziny córki, ale trzeba było z nią zostawać na weekend, bo nasze dzieci pracowały, córka i zięć. I Rafał mówi, idź, ja, będę, ja, będę, ja zostanę za limpcią. Więc po prostu jest zawsze, to jest gościu, który jest zawsze. Nasza opoka i... Mój największy fan, więc ja organizuję, wymyślam, a Rafa realizuje. Mm -hmm. nie, nie ma takiej cechy lidera, nie, nie jest taki, nie wiesz, prowadzący ludzi ze sobą, gdzie wszyscy go kochają w firmie i wszyscy go kochamy, bo jest po prostu dobry. Natomiast ja mam taki support z tyłu, wiesz, że się czuję po prostu pewnie i co nie wymyślę, to, to nie. wiem, że mam oparcie. Ale jak się trochę zagłębimy w ten support, bo ten support jest bardzo ważny, mm -hmm. bez ludzi jednak by nie było. Tak. No nic, no. ludzie widzą. Tak, To tak, bo ta cała lista jest jeszcze, wiesz, tak, że się to jest, uda, to, jest to bardzo powiem. Ważne są trochę tak? do tego za chwilę tak. przejdziemy. Ale ten support się z czegoś bierze, tak. z tego, że to Ty e, no jesteś właśnie idąca do przodu. Mm, e, o tym mówisz. E, jakby przyciągasz fajnych ludzi do siebie i też jakby zbudowałaś wokół siebie zespół ludzi, e, który dzisiaj po prostu mm -hmm. idzie z Tobą razem. Macie jeden cel, do którego gdzieś tam mm -hmm. wspólnie dążycie. I to jest, to jest, myślę, to wynika z tych działań, które podejm podejmowałeś, ale mhm. niewątpliwie ten support odgrywa kluczową rolę e, tak. i w biznesie, i na tak. co dzień w życiu prywatnym. Tak. To jest bardzo, bardzo ważne, kluczowe. Pierwsze, Niech... to jest, to jest, to jest ta wewnętrz ten wewnętrzny ogień, to jest ta motywacja. To znaczy, ten wewnętrzny ogień, który ja mam w sobie, wynika z tego, że ja mam takie poczucie, że skoro. Jest mi dobrze, bo jestem w ogóle bardzo wdzięczna za swoją rodzinę, za życie i naprawdę jestem po prostu super wdzięczną osobą. To chcę kawałek tego, tej wiedzy i tej wdzięczności oddać innym. I mam taką misję i poczucie, że jak idę przez życie, to chciałabym, żeby każda osoba, którą spotkam, miała lepszy dzień, a może, a może nawet trochę lepsze życie, wiesz? I to mhm. jest taki, taki cel. I, I ci, którzy mnie znają, to wiedzą, że to jest prawda, że to nie, nie ma w tym półściemy. I, yy, I dużo z siebie daję, ale zawsze miałam przekonanie, zawsze, całe życie, że mam super szczęście do ludzi. Mhm. Nigdy nie mówiłam, yy, nie miałam problemów z dziećmi, zero. Zero, zero problemów z dziećmi. Czasami słucham, ludzie mają naprawdę problemy z nastolatkami czy, czy z dorastającymi dziećmi. My mieliśmy jakieś przygody, nazwijmy to tam, e, z trawką czy z czymś tam, ale to bardziej w formie żartów możemy opowiadać. Ale ogólnie żadnych poważnych problemów nie miałam. I to, I to wynika, naprawdę, słuchajcie, z tego, że ja to afirmowałam. Czy ja autentycznie, jakkolwiek to brzmi, ja sobie zawsze mówiłam: mam super dzieci, mam świetnego męża i wszystkim o tym opowiadałam, wiesz? Więc tak samo mam z pracownikami. Mam najlepszych pracowników, w tej Polsce, najlepszych, naprawdę. Świetny zespół, I, i jak ktoś do nas trafia, wiesz, oczywiście, szybko przyjmujemy, szybko zwalniamy, żeby ludzie się nie męczyli u nas, bo jak nie pasują do zespołu, to trzeba szybko oddać na rynek pracy. Ale ci, którzy zostają, naprawdę pasują do zespołu i do tej kultury. Więc to poczucie, że mam szczęście do ludzi i firma nasza ma szczęście do ludzi, naprawdę widać, to jest trochę tak, jak spamo spełniająca się przepowiednia. Mm -hmm. Jakkolwiek to brzmi, to my tworzymy swój świat naszym postrzeganiem i tym, czego oczekujemy. Od innych od życia, Nie? od rodziny. No. Trochę o tym porozmawiajmy. Okay. głębszy temat, okay. może się okay. zagłębimy trochę w ten temat. Bo okay. z jednej strony działania to są takie działania, to są efekty zewnętrzne, czyli mm -hmm. wykonanie telefonów, spotkań z klientami, tak. praca w terenie, to jest, to jest ten zewnętrzny efekt, czyli ten świat zewnętrzny. Mm -hmm. Natomiast aby ten świat zewnętrzny miał ef najlepsze efekty, o których teraz mówisz. To trzeba ten świat wewnętrzny, te myśli, myśli tak. przekonania. Tak, przekonania. Tak. Mhm. Jak to u ciebie właśnie z tym wszystkim się zaczęło mhm. i co byś mogła doradzić naszym tutaj widzom, mhm. od czego zacząć właśnie pracę nad sobą i nad tym, aby po prostu no, popracować mhm. nad tym swoim wnętrzem, mhm. bo często ludzie robią pewne rzeczy, przedsiębiorcy. Robią to rok, drugi, trzeci i dziwią się, że nie mają innych rezultatów niż mieli wcześniej, no bo mhm. powtarzają pewne schematy, mhm. utarte nawyki i, i oczekują zmiany, której nie mają. Mhm. A nagle, właśnie okazuje się, że to wszystko się dzieje nie tu, na czym się skupiają, czyli to się zaczyna tak. od głowy, od myśli, od serca, od myślenia. Tak. Też coś o tym wiem, ale na pewno <noise> nie <chętnie> posłucham tutaj <noise> okay. Twojej, okay. Twoich podpowiedzi, mhm. wskazówek. I też Twojej własnej historii, jak Ty sobie to wypracowałaś. Ja bym powiedziała, że mindset to jest wszystko, czyli nasze, nasze myśli, przekonania, programy. Nie, nie wszyscy rozumieją, co to jest program. Ja się w pewnym momencie życia stałam specjalistą od tego, dlatego że wspomniałam na początku o tym, że dostałam jakieś programy na temat pieniędzy od mojego taty taką, że pieniądze się załatwia, zarabia łatwo, ale trzeba być przedsiębiorcą, czyli coś tworzyć i dawać pracę innym, a od mojej mamy, że pieniądze na czarną godzinę, że ciągle brakuje, że ciągle nie ma. Więc miałam w głowie po prostu masz programów na temat pieniędzy. To spowodowało, że nawet jak zarabiałam bardzo dużo, to miałam tak, tak duże poczucie winy na ten temat, że w jakiś magiczny sposób ja te pieniądze traciłam. I chcę podkreślić, nie byłam uzależniona od hazardu. Mamy, nasz syn jest niepełnosprawny ruchowo, więc oczywiście, rehabilitacja, wszelkie sprzęty, nawet buty, to wszystko, jakieś wyjazdy, to kosztowało bardzo dużo pieniędzy, ale nie aż tyle, żeby stracić majątek. A pomimo tego mi się to udało. Czyli ja miałam taki moment w życiu kilkanaście lat temu, że straciliśmy dosłownie wszystko z Rafałem. Właśnie wtedy też jak, jak firma, w której pracowałam, wycofała się z Polski, ogłaszając tu upadłość. I dosłownie wszystko, włącznie z licytacją komorniczą. Więc. Z wysokiego C, z dużych dochodów, mieszkania i tak dalej, straciliśmy wszystko. I ja w tamtym czasie rozważałam nawet ostateczne kroki. To by było oczywiście tchórzostwo, niepodobne do mnie, więc to były tylko takie myśli, bo w życiu bym tego nie zrobiła mojej rodzinie. I to chcę powiedzieć, że można być na totalnym dnie, stracić naprawdę wszystko, włącznie z mieszkaniem. To są, to są tylko wspomnienia teraz dla mnie, ale można się z tego podnieść. I ja to sobie sama zrobiłam. Czy byłam nauczona walki, zmagania? Miałam pokłady poczucia winy wobec pieniędzy, więc wiecie, jak to jest? Jak jest taki program w umyśle, właśnie z domu, to robimy wszystko, żeby te pieniądze stracić. I w dziwny sposób je tracimy, inwestując w złe rzeczy, biorąc jakieś kredyty dziwne. To jest, to jest cała historia I, ta, i te fakty nie mają nic wspólnego z tym, co się później wydarzyło, wiecie, bo to nawet nie chodzi o to, komu podpis pod, zrobiliście. Kto was oszukał, to nie o to chodzi. To chodzi o to, że, że wewnętrznie potrzebowaliście tego doświadczenia, z uwagi na, na ten mindset, właśnie, mm -hmm. tak? na, te, na te fałszywe programy. Program to jest coś, co wierzycie na swój temat. Ja wierzyłam na przykład, że muszę walczyć i zmagać się, że jestem bardzo silna, że jestem bardzo twarda. A dzisiaj wybieram inaczej. Jak sobie rozmyślam o rzeczach, to, to myślę sobie tak, nie, no teraz to ja chcę skutecznie i łatwo, i przyjemnie. To nie znaczy, że zawsze jest łatwo. Często jest tak, że jest wymagający, trzeba dużo pracować, ale wiesz już bez tego zmagania bez tych dramatów, bez gaszenia pożarów. Więc y, ja mam taką historię z takiego totalnego upadku i y, y, totalnych długów, y, utraty majątku. Można powiedzieć, że dorabialiśmy się z lefem od, od widelca i od łyżeczki na nowo. Więc, y, jak pytasz mnie o, o przekonania, y, o, o świat wewnętrzny, o myśli, to to jest, to to jest wszystko. To nawet nie jest wiesz, to nawet nie jest to, co jest ważniejsze. Tylko to, to jest wszystko. Bo jak mamy w głowie poukładane, jesteśmy w, w zgodzie emocjonalnej ze sobą, mhm. to nie, mamy, nie możemy zatrzymać chęci do działania. Mhm. Wiesz, o czym mówię, nie? Czyli jeżeli ja jestem w zgodzie, po prostu mam spokój ducha, spokój umysłu, szczęśliwą rodzinę, to chcę pójść i tworzyć dobre rzeczy i pracować. A jak jesteśmy, no właśnie, w tym poczuciu winy i w tych różnych przekonaniach na swój temat, no to będziemy. Generować problemy w swoim nie. życiu. I to się dzieje oczywiście na poziomie nieświadomym. To znaczy, to nie są rzeczy, które, które my robimy, dlatego że chcemy zrobić sobie świadomie krzywdę. No nie. Tylko, że takie mamy właśnie błędne programy. Ja trochę o tym właśnie uczę i po to też zrobiłam ten mój kanał na Instagramie prywatny, który od września prowadzę. Naprawdę, nie mam na to czasu, słuchajcie, ale staram się, jak mogę, dawać cokolwiek tym moim followersom. I tam uczę o zdrowiu, właśnie troszkę o medycynie chińskiej, ale bardzo dużo na temat emocji, uwalniania, technik uwalniania emocji, pracy z umysłem i prawdy na swój temat. I clue, to wszyscy wiedzą, którzy tam oglądają te moje live, bo, bo głównie na live'ach o tym mówię, to ja mówię właśnie o braniu odpowiedzialności. Za swoje życie i za zawartość swojego umysłu. To jest kluczowe. Więc jakbyś mnie zapytał, Ania, no a skąd a te obroty, a to jak ty to robisz wszystko? To ja bym ci powiedziała, wzięłam odpowiedzialność w pewnym momencie życia, właśnie w, wiesz, wtedy jak się ta depresja y, no. u mnie rozpuściła, to ja siadłam i powiedziałam: Ania, to jest twoja zawartość twojego umysłu. Gdzieś jest odpowiedź? Gdzie się znajdziesz, prawda? Tylko usiądź w ciszy. Ja zapisałam, słuchajcie, setki zeszytów. Setki. Poszłam na terapię. Bardzo polecam, bo czasami część na terapię. W zdyscyplinowany sposób dwa razy w tygodniu chodziłam na terapię. Przez półtora roku. W sumie dwa lata terapii to było. Także wiesz, zrobiłam ja zrobiłam taki porządek ze sobą y, z umysłem właśnie swoim, zadając sobie trudne pytania, robiąc introspekcję, że ja bym była zdziwiona, gdybym nie miała tego owoców teraz. Mhm. I to co widzimy, tak, to że my robimy rekord za rekordem, miesiąc do miesiąca, że nasi kochani klienci wracają, ponad 70% już w tej chwili wraca. To jest bardzo, bardzo dużo w, a w firmach, które produkują żywność kateringową, to jest w ogóle to jest ogromnie dużo. To, to ja wiem dlaczego. Dlatego, że tu jest posprzątane i za tym też idą ludzie i też, prawda, to, to wszystko uh -huh. toczy się tym y, torem prawdy. O, tam już nie ma miejsca na, wiesz, na udawanie, na ściemę, nie? E, na, na brak zaangażowania. No jest wszystko z poziomu takiej mocy wewnętrznej, uh -huh. tak mi powiedziała. Więc nie wiem, czy to jest jasne, co ja mówię. A czy to jest temat na pewno e, właśnie tak ważny, tak, tak istotny, tak, tak. tak mocny, że... Wymagał pewnie osobnego może kursu, spotkania, webinaru, live'u, serii webinarów, może tak. bo wiem, że na Instagramie dużo się dajesz, tak. bo obserwuję, widzę i to, dziękuję, i to, i to działa. Dziękuję. Zresztą mam tutaj e, bardzo mocne przekonania mm -hmm. spójne z Twoimi. I też zasypiam często z taką myślą, że wszystko mi sprzyja w dzień i w nocy. Powtarzam tak, sobie tak. taką myśl od jakichś 6 lat. Okay. I faktycznie zauważyłem, że na koniec dnia wszystko mi sprzyja, że uh -huh. są jakieś wyzwania, czasem są tematy, że trzeba przycisnąć, e, bardziej się zaangażować, ale na, tak, dnia, ale na koniec dnia wszystko je sprzyja. Uh -huh. po a mogę wszystko... coś powiedzieć, Adam, ważnego? E, tak, jasne. Bo powiedziałeś, że mówisz takie coś i teraz słuchajcie, odpal, odpala się w wielu osobach, które będą to oglądać, może się odpalić coś takiego, a znowu te durne afirmacje albo coś. Nie. Tak czy siak, coś sobie mówicie do tej głowy. Czyli leżycie w łóżku, Adam sobie mówi tak, ja mam komfort, bo modlę się po prostu, więc mam komfort, bo się dzielę jeszcze z kimś większym ode mnie. No, w kontekście mojego przekonania, moimi, moimi myślami, czyli modlę się. Inni będą myśleć: "O rany, jutro ta praca zakichana, a te problemy, a brakuje mi na to, brakuje mi na". Każdy z was i tak się afirmuje, każdy z was coś myśli. Tylko kwestia tego, co wybierzecie. Dlatego, wiesz, ja, ja mówię o tych sceptykach, bo ja miałam przyjaciół i ja nigdy nie byłam sceptyczna. To jest jedna rzecz, głupi sposób sceptyczna, inteligentny w taki sposób sokratejski, zadając pytania, dociekając, drążąc, tak, tak. ale nigdy nie mówiłam nie, to jest głupie, hmm. nie? ale Czyli... miałam przyjaciół, którzy słyszeli y, pozytywne myślenie, nie sprowadza... wiesz, takie od razu robili taki o ten, a ja mówię, ale poczekaj, trzeba to sprawdzić, nie? Trzeba zobaczyć, może, może jest z tym trawy, prawdy, nie? Ale jak ty tak mówisz, to sobie myślę, od razu się wiesz, odpali część umysłu tego naszego wradnego ego, która powie, co on gada znowu to pieprzenie, jak tu wokoło jest taki, wiesz, problemów, masa, to ja sobie będę powtarzać wszystko, no tak, ego ci powie, coś ciemniasz, stary, przecież masz problemy. I o to tutaj chodzi, żeby być wdzięcznym za to, co możesz być wdzięczny, ale potem Rano stać i pójść do roboty, bo roboty jest full. Tak, tak. To jest to, o czym mówiłaś kilka, może 20 minut temu, jakoś mm -hmm. tak plus minus. A to już? Tyle e, albo w dłużej nawet nie wiem, e, jaki mamy timing, ale, ale mm, o otwartości mówiłaś tak. na samym początku, tak. że otwartość kierowała tym, że zaczęłaś sprzedawać je kierki. Tak. I tutaj otwartość powoduje, że dociekasz, zadajesz pytania i drążysz. Aha. Czyli, no ta bycie otwartym i szukanie tutaj tych dróg, możliwości jest czymś na pewno. I odpowiedzialnym. Eks, tak. Dzięcio odpowiedzialności za jakość swojego życia i życia sobie. Jak bylibyście zainteresowani, abyśmy zrobili jakiś specjalny odcinek aniom na temat właśnie świata wewnętrznego i tematu przekonań, a tego, jak to poukładać, to. Dajcie znać w komentarzach, napiszcie do nas i będziemy drążyć. Będziemy drążyć, bo to faktycznie jest wszystkim, jak poznajemy przedsiębiorców, a w klubie przedsiębior... przedsiębiorczości, no mamy właśnie przedsiębiorców na, na co dzień wokół nas, to zauważyłem, że ci najbardziej wybitni, którzy osiągają największe sukcesy, to, no to wszyscy nad tym, nad tym światem wewnętrznym bardzo mocno pracują. I tak. tu nie ma przypadków, jakby, bo po prostu tak, tak to działa, tak działają prawa tego świata, że, że ten świat wewnętrzny tworzy świat zewnętrzny. I, I dlatego ten wątek chciałem dzisiaj tutaj z Anią też poruszyć, bo wiem, że jesteś w tym wybitnie dobra i treści, którym Dziękuję. się dzielisz, są wartościowe i warto też tutaj zasubskrybować, sprawdzić, zalajkować, znaleźć na Instagramie i po prostu obserwować to na co dzień. Okej, okay, to to jest, to jest to. Ten temat moglibyśmy dalej na pewno ciągnąć. Może w takich prostych krokach, mhm. jak ktoś zaczyna dzisiaj tak. w tym światem zewnętrznym, załóżmy, że tak. ktoś słucha pierwszy raz o tym w ogóle, mhm. że wow, gdzieś tam słyszałem, ale no tutaj fajnie to brzmi, może spróbuję. To od czego byś proponowała rozpocząć takiej osobie, która dzisiaj chciałaby pierwszy raz po prostu popracować nad, nad mhm. sobą? Po pierwsze, zakwestionować swoje własne myślenie. Zadać sobie pytanie: czy to może być tak, że to, co ja myślę, doprowadziło mnie do tych efektów w moim życiu? Zadać sobie pytanie. Ja Ci mogę powiedzieć, że tak. I byłam po tamtej stronie, i tam, i, 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 i jak to. Nie chcę brzydko mówić, gdzie byłam, ale głęboko i ciemno tam jest. Ale. Tam zaprowadziłam siebie sama nieświadomie, ponieważ miałam właśnie takie różne przekonania na swój temat. I teraz co ja bym zrobiła? Wzięłam kartkę papieru, długopis i zadałam sobie pytanie, które zmieniło moje życie. Dlaczego ja chcę mieć takie problemy? Dlaczego chcę mieć takie trudności w życiu? Dlaczego chcę być biedna? I to jest, słuchajcie, to jest tak niezwykle trudna a jednocześnie tak bardzo uwalniające i zacząć pisać i pisać i pisać na przykład przez godzinę nastawić sobie zegarek budzik i wyjdzie wam z tego co, co tak naprawdę powoduje, jakie przekonania w, waszego, w Waszym życiu, jakie programy wgrane w podświadomość powodują te kłopoty? I z tego wystartować, czyli uwierzyć w to, że tworzymy swoją rzeczywistość. Ja Ci coś powiem, no to jest trudne, bo to jest decyzja pomiędzy byciem ofiarą a twórcą. Jak jesteś ofiarą, to możesz zawsze powiedzieć. Rząd, prawda, podatki, ZUS, -y, prąd jest drogi, gaz jest drogi i tak dalej. Śmieci, słuchajcie, we Wrocławiu 330% więcej śmieci od tego miesiąca. Ale to są tylko cyfry, liczby. Ja dzisiaj, ja zapłaciłam dwa dni temu 20 najwyższy CIT w historii firmy i w pierwszym momencie miałam taki, wow, co to za kwota w ogóle, a potem sobie myślę, aha, nie, miałam minutę z kiedyś, Ani, z braku, że taka duża kwota, a potem mówię, wow, to znaczy, że taki zysk mieliśmy, prawda? Więc CIT od takiej kwoty to taka kwota. Więc ja sobie myślę tak. Że wszystko jest w głowie, znowu, mm. więc zaczęłabym od takiej introspekcji. Po drugie, wybrałabym kogoś do uczenia się o biznesie. Ja mam swoich mentorów, swoich nauczycieli, nie jest to jedna osoba wiele. Chcę i myślę codziennie o tym, że chcę być takim przedsiębiorcą jak Sam Walton. Chcę być takim przedsiębiorcą jak Bill Gates, jak Jobs, tak? Tak kreatywnym jak Jobs, tak pomysłowym, tak oddanym swoim ludziom jak Sam Walton. Więc mam swoich, swoich, swoich wzorów i nauczycieli. Mam też Adama, mojego nauczyciela biznesu. Od pięciu lat uczę się od niego tworzenia dużych firm. Teraz mam tego Adama, którego też się dużo uczę. Więc wiesz, no, wybieram sobie właściwych przyjaciół, tak bym powiedziała. Przyjaciół, mentorów. Od nich się uczę i tam szukam. Nie uczę się od tych, którzy narzekają. Nie? Także mamy Także tutaj. Takie dwie rzeczy, bym konkretne kroki, które warto konkretne. zrobić dziś i, i nad tym po prostu pracować, a później to wgłębiać i tak. iść za ciosem dalej. Okej, okay, tak. przejdźmy teraz do tego do biznesu, który tworzysz, do fantastycznej jest, firmy. Już myślałam, e, a, to jest, a to jest kolejna twoja, twoja okay. supermoc, która mi się bardzo podoba, ale która myślę, że może się spodobać również naszym widzom. Okay. Czyli to, że ty po prostu jedna, jednałaś wokół siebie rodzinę, tak. która uwierzyła w. Twój projekt, pomysł, i dzisiaj razem tworzycie biznes, w którym jest właśnie zdrowa zupa. Tak. Jakbyś mogła trochę o tym opowiedzieć, ale jeszcze nie o produkcie, tylko właśnie o, o, o tym, jak biznes rodzina, jak to, jak to zrobić, jak to, jak to ma zadziałać. Mhm. Biznes rodzinny to jest najpiękniejsza przygoda i najtrudniejsza przygoda, na którą się piszecie dlatego, że z przewodzenie bliskim w firmie jest, jest po prostu trudne, bo znając jako mamę, jaką teściową, pozdrawiam mojego kochanego Zięcia, z którym się bardzo kochamy i z którym się wygłupiamy, zawsze żartując, jak to tam w piasku się teściową zakopuje albo coś takiego, to Bartek te żarty wie, więc to jest trudne, to jest obiektywnie trudne, żeby też utrzymać, jak się już zatrudnia 20 parę osób, i jest rodzina, to trzeba wymagać od rodziny nawet więcej niż od, od pracowników, nie może tam żadnej taryfy ulgowej być, to, to jedna rzecz. Jak ja ich zjednoczyłam, nie było mi trudno. Po pierwsze, ten pomysł jest naszym wspólnym pomysłem. Czyli ja w tym gabinecie wymyślałam, moja córka ugotowała, mój mąż zasuwał w magazynie, mój zięć się pomagał na każdym kroku, mój syn angażował się, na, także my jesteśmy bardzo blisko. Bardzo blisko, znaczy tak blisko, że aż mieszkamy prawie koło siebie, piętra pod piętrem. Nasze dorosłe dzieci chcą z nami jeździć na wakacje, więc widocznie chyba jesteśmy z Rafałem całkiem fajnymi ludźmi, więc jesteśmy blisko, nie było mi trudno. Także po prostu przyszłam któregoś razu i powiedziałam, słuchajcie, robimy, mam taki pomysł. Najpierw otworzyliśmy w ogóle inne miejsce i lokal, taki z fitnessem, bo mój zięć był trenerem personalnym, i z warsztatami różnymi, to nie, nie można tego było skalować. Potem przyszła pandemia, więc już w ogóle musieliśmy zamknąć w marcu biznes, i tam potem przenieśliśmy właśnie zdrową zupę. Więc jak mnie pytasz, czy jest, czy jak ja to zrobiłam, po prostu, jak się kogoś kocha i komuś się ufa, a, a my tak właśnie w naszej rodzinie jesteśmy, no to nie jest to trudne. Bo, 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 bo robimy coś razem, mamy, no wręcz mamy wspólną kasę. Teraz śmiejemy się, że ja gdzieś z tą córką jadę i ona mówi, ja płacę, Nie ja wiem, nie cóż, dzisiaj ja płacę, A ona tak pasza mi, mama, ale to i tak są nasze wspólne pieniądze, wszyscy na nie pracujemy. Więc jest to, jest to wspaniałe. Bywały trudne momenty, bywało tak, że ja mówiłam w pewnym momencie: wiecie co, ja to zostawiam i już nic tutaj nie robię, więc musiałam też ustanowić swoje miejsce w hierarchii, że tak powiem. A nie siłą, nie, nie walecznie, tylko stanowczością taką, bo i musi być jeden lider. I to bym powiedziała, że w spółkach też, to wiem, że masz spółkę, wiem, że u was w rodzinie też prawie wszyscy pracują w klubach, więc. Uważam i będę się upierać, że musi być ten jeden, który bierze całą odpowiedzialność i ciężar na siebie. I to jest taki ciężar decyzji, trudnych, dużych decyzji finansowych, kiedy ostatecznie to spływa do mnie, no i to ja podejmuję te decyzje. Ale myślę, że mam taką, taki kredyt zaufania, jeśli nie kredycisko zaufania u moich bliskich, że oni wiedzą, że ja nigdy bym po prostu nie podjęła decyzji lekkomyślnej. Więc no, tak to się robi, mhm. tak to się robi i, do tych, i do, tych, do tych moich bliskich dochodzili tak naprawdę przyjaciele, bo wiesz, ludzie, którzy są z nami od początku, no to są już absolutnie nasi przyjaciele mhm. w tej chwili. Mhm. Tak, tak. E, będę trochę jeszcze dociekliwy, to to dociek dociekliwy bo, bo tak, bo okay. mogą nasi widzowie dzisiaj odebrać to na zasadzie, że, że Ania no, już ma poukładany ten świat, już przeszła tyle w życiu, e, mhm. doświadczyła tylu sukcesów w sprzedaży później. E, też dużą lekcję e, tak. następnie bardzo mocno zaczęła głębiać się świat wewnętrzny, który ogarnęła i którego dzisiaj też dzieli się tą wiedzą i doświadczeniami. I teraz Ania tworzy biznes rodzinny, bo już burz jest jej łatwiej, bo, mm -hmm. bo już to wszystko przeszła, bo już jakby patrzy na to z różnych perspektyw, bo już jest dzisiaj świadomą taką e, osobą, która, która to wszystko ma w jednym palcu. Mhm. Ale właśnie powiedziałaś takie mądre rzeczy w tym wszystkim, które ja tutaj chcę do trochę do nich wrócić. Czyli oczekiwanie od rodziny tak samo dużo, albo nawet więcej niż od innych pracowników tak. i zaufanie pełne, mhm. ale powiedz mi, jak z podziałem ról, odpowiedzialności? Mhm. Czy to jest tak, że bierzemy całą rodzinę? na pokład, Nie. działamy, ty tutaj Józek sprzedawaj, Franek ty tu będziesz magazyn garniał. Kasia ty tam idź na administrację rób, Mhm. czy po prostu m, najpierw jakby tutaj, jak to, jak to tak w praktyczny sposób, nie, 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 to wiesz, e, wiesz nie, zrobić, nie? Nie, 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 nie to, to w ogóle, to, to jest tak, że na początku to jest tak zwane pospolite ruszenie. Ja się spotkałam z Twoim gościem z Warszawy, z Witkiem Kowalskim, mieliśmy taką konsultację, rozmowę zapoznawczą online, ponieważ mocno skalujemy w tej chwili biznes, no i wiesz, ktoś, kto zarządzał Nike, to będzie do, dobrym, dobrym człowiekiem do podpowiedzi i on mi tak fajnie powiedział, Ania, to Wy tam macie niezłe pospolite ruszenie. I to trochę tak jest, ponieważ kadry menedżerskie mamy w, w firmie zero. Czyli jestem ja i koniec. I jestem trochę dyrektorem marketingu, COO, czyli operacyjnym, i, i CEO, tak? Czyli tym, tym, który wymyśla i ciągnie firmę do, do, do przodu, do góry. Raczej moi bliscy nie nadają się na menadżerów, nikt z nich. Nie? I, i są obsadzeni zgodnie z kompetencjami. Czyli Bartek zajmuje się sprzętami, samochodami, tak, ale nie zawsze tak było. Podzieliliśmy się. Moja córka tworzy receptury, zajmuje się produkcją, nadzorem, wymyślaniem. Ma wspaniałe pomysły. Pomaga jej w tym szefowie kuchni. Hmm? Sabinka my dwóch dwóch która Sabinka, która od zup jest i Paweł pasty, desery, ale też zupę wspiera. Więc no i całe grono pracowników jakby którzy kroją, gotują, mieszają i tak dalej. I to, I to jest taki podział. Nikos jest naszym takim facetem od, od rozmów, od wszystkiego mój syn pomysłowym, niezwykle gościem, ale on tworzy jeszcze osobny projekt, teraz swoją firmę Pink Soja, więc tam mamy też pomysły, różne rzeczy. No i jest mój mąż, który tak naprawdę jest człowiekiem od zadań specjalnych, który jak trzeba to 20 godzin stał na nogach w niedzielę i produkował. I on założy czepek, będzie umył garnki, po prostu przyjedzie, tak jak dzisiaj tutaj, rzucił wszystko, żeby nas wesprzeć, więc jest Rafał, tak? No i każdy ma swoje kompetencje. Moja córka nie będzie nigdzie dzwonić, nie cierpi rozmawiać przez tyle Telefon nie będzie, tak? Więc ja ich znam też jasno wyrażają, co chcą robić. Mhm. Wyrażają, czego nigdy nie będą robić, bo tego nie chcą robić. Nie można zmuszać do niczego. Ja, ja myślę, że podział jest dokładnie tak, jak z pracownikami, których zatrudniasz. Mhm. Po kompetencjach. Okay. Ja nie patrzę na słabe strony nigdy. Tak samo u ludzi. Y, I wiedzą, dziewczyny tutaj dzisiaj są z nami, to wiedzą, że jestem bardzo wymagająca. Przede wszystkim od siebie też, mhm. ale żeby było jasne. Nie, nie odpuszczam sobie, ale, ale nie odpuszczam też z moim współpracownikom, bo wiem, mhm. do czego są zdolni. Natomiast wiem, że mają niektóre kompetencje i na nie patrzę. A jak mają słabe strony, to nie, że pod dywan, tylko po prostu nie idź tam. Mhm. Jak się nie nadajesz do rozmów przez telefon, po prostu nie idź, nie rób tego, nie? Czyli mogło być tak na początku, albo pewnie było, mhm. jak tak to powiedz, że na początku trochę tak to było, że róbmy wszystko w sensie tak. każdy robił jakby każdy element to firmy to co mógł tak. takie pospolite właśnie ruszenie i wtedy z tego działania Aha. z tego trochę chaosu na początku w działaniu tak. wynika jakość bo wynika to co każdy lubi robić i czym się będzie specjalizował tak. i dzisiaj już jest jasny tak. podział ról ze względu na wcześniejsze działania i kompetencje trochę wro we wrodzone tak, tak. No bo Bym trochę jednak tak jest, jest że jako właściciele my musimy powinniśmy znać jakby każdy gdzieś tam ten element firmy tak, taka jest gdzieś Często droga przedsiębiorców, że ktoś jest na początku sprząta w swojej firmie, potem tak. sprzedaje, następnie no zna całą firmę dzięki temu. Ale Adam, ale to są fazy wzrostu firmy. Dokładnie. tak? No bo wiesz, jak jest firma bardzo młoda, albo jest w fazie zalążkowej, albo startupowej, no to przecież każdy robi wszystko. Tak. I jak do nas przychodzi człowiek do pracy, wczoraj wspominał to nasz ulubiony kierowca Paweł, który jest też gościem od wszystkiego, ale jest przede wszystkim naszym kierowcą. I Paweł przyszedł na dwa dni do pracy w kuchni. Założył czepek, kroił, mieszał mył garnki. I wczoraj to mówi, no tak szefie, tam do, do Rafała. Przecież ja tu byłem, bo, bo Ty, Paweł, nie wiesz co tam w kuchni, ale ja tu byłem, przecież Szefała mnie wysłała do pracy. Więc mm -hmm. u nas to trochę tak jest, że jak ktoś przychodzi, to musi poznać każdy kawałek i jak jest potrzeba, no to jest rzucany na mm -hmm. ten kawałek, wiesz, frontu, no bo przy małych firmach nie ma specjalistów. Na początku wszyscy potrafią wszystko. Teraz, teraz jak jesteśmy troszkę większą firmą, no to już zatrudniamy bardziej specjalistów i nasze, nawet nasze ogłoszenia już są takie bardziej specjalistyczne mm. i jesteśmy w tej drugiej fazie już poza tą znaczy tro, uważam ciągle że jesteśmy startupem, ale już jesteśmy troszeczkę wiesz jakby w tej fazie bezpiecznej mm. po tym prze, przełomowym punkcie kiedy już zarabiamy, no i też możemy płacić więcej ludziom i bardziej specjalistycznie ich tutaj mm. umocowywać, nie? I to samo dotyczy rodziny. Okay. Ale na początku no tak jak mówisz, no, myliśmy toalety i y, y, wiesz, ja w niedzielę też pracowałam, też sam 12 godzin mm. na nogach. Była taka potrzeba, przyjechałam zobaczyć, jak sobie zespół radzi, zaczęłam sobie z do roboty i po prostu zasuwałam, no i poszłam spać o 4.30, no bo czasami tak trzeba. Super, no to, moi drodzy, myślę, że tu dużo mądrości i fajnej wiedzy możemy, możemy dla siebie wyciągnąć właśnie z tej, z tej lekcji Ani. Zresztą u mnie te lekcje są bardzo podobne. Jak chodzi mm. o właśnie pracę z rodziną, więc to, jest, to, jest, to, to tak działa i to jest to jest super. To jest bardzo rozwojowe, pasjonujące i fajne. Mhm. Natomiast no tutaj mm, trzeba zaufać, sprawdzić, znaleźć, zadać, rozmawiać przede wszystkim, komunikować mhm. się, zadawać pytania, kto co lubi robić, kto czym się dobrze czuje, kogo co pasjonuje, tak, tak, żeby po prostu tak, iść w tym tak, kierunku, tak, gdzie tak. czujemy się najlepsi, gdzie ten czas i praca będzie po prostu przynosiła raz w firmie efekt, a dwa dla osoby, która ją wykonuje, będzie. Po prostu przyjemna tak. i, i będzie tak. fajna, a dla innej osoby ta sama praca byłaby nieprzyjemna, no bo właśnie dlatego się różnimy kompetencjami i rolami, aby tak. każdy robił to, co daje najlepszy wynik. Super. I, z, I z radością, i wiesz, codziennie, żeby kończył z poczuciem, że osiągnął swój mały sukces. Ja bym powiedziała, że to jest klucz tych najlepszych i najszybciej rozwijających się firm. Mhm. Że ludzie, jak wiesz, nie mogą się nudzić w pracy, mają bardzo dużo do zrobienia i jak kończą każdy dzień, to czują, że, że to był dobry dzień, że osiągnęli swój mały sukces. Zresztą u nas jest taka zasada, że my codziennie dziękujemy ludziom za pracę. Mhm. Jak ktoś wychodzi z pracy, jest ktoś z kierownictwa, czy z, czy z właścicieli, czy z rodziny, dziękuję, dziękuję za twoją pracę dzisiaj, dzięki. Więc to jest, a naprawdę muszę powiedzieć, że u nas ludzie zasuwają. To nie jest, to nie jest herbatka z ciocią. Także no. i, i biuro, i kuchnia, i magazyn wszyscy. Czyli tutaj Ania Przed, jedno z ostatnich moich pytań w tej rozmowie. Ale ogólnie jest ich więcej, e, czyli Ale twój, chyba musimy kończyć twój wiesz. przepis e, nic okay. nie musimy okay, okay. My możemy. Okay. E, zaraz nie skończymy. Okay. Ale tak, e, jak, jak to jest, że masz co roku, co miesiąc e, takie efekty i że tak szybko rozwijasz firmę, tak. czyli takie trochę podpowiedzi biznesowe stricte, ale myślę, że też tutaj odpowiedziałaś już e, częściowo na to pytanie, czyli, że każdy dzień jest małym sukcesem i te drobne mhm. rzeczy, które robicie, powodują Aha. duże zmiany e, w efekcie miesiąca czy kwartału, mhm. no nie? Jakbyś mogła trochę Wiesz, o tym to opowiedzieć, mogę, jak, mogę. jak to się dzieje, że macie takie efekty, mhm. tak spektakularnie rośniecie i, i trochę o tych planach na najbliższy czas, jakbyś mogła powiedzieć. to powiem o najważniejszej kwestii, kluczowej kwestii, to jest wizja. To znaczy, my doskonale wiemy, dokąd idziemy. I wiemy, dokąd firma zmierza i jakie są jej cele finansowe, sprzedażowe, jakościowe i tak To jest wizja i ta wizja ja codziennie utrzymuję w umyśle. Czyli ja nie skupiam się na tym, co dzisiaj. Oczywiście operacyjnie muszę się rozwieszczać, rozdwojenie jaźni. Mimo, operacyjnie są kwestie dzisiaj, żeby wszystko działało idealnie. I w tym pomagają systemy, procedury. Jestem fanem procedur, checklist. Pracownicy mają, wiedzą, co mają zrobić każdego dnia, każdy wie, co ma robić. Czasami, jak jest pospolite ruszenie, no bo czasami tak jest, no to trzeba po prostu, wszyscy robią więcej i, i również od swoich kolegów i koleżanek biorą zadania. Ale generalnie checklisty, systemy. Natomiast wizja to jest klucz, czyli my cały czas utrzymujemy i jest to komunikowane w dół organizacji, i ja utrzymuję cały czas. Jak będzie firma wyglądała za 3 lata, jak będzie wyglądała za 5 lat, jak będzie wyglądała za 10 lat. I, i na tym się skupiam, na tym się koncentruję. Czyli codziennie rano, zanim ruszę do pracy, utrzymuję w, w umyśle wizję tego, jak firma ma wyglądać za kilka lat, tak? Bez konkretnej daty nawet, ale że ma mieć 100 milionów obrotu, że ma być jedną z większych firm, ile ma być warta, jakie produkty, do ilu klientów, i potem. Patrzę, co robię i sobie zadaję pytanie, czy ta, dział, ta działka, czy to, co robię, doprowadzi mnie do tamtego celu. Mhm. Rozumiesz? I to jest chyba klucz. To jest klucz. A druga rzecz, i to jest. Ja nie, nie, no nie można przecenić tego. To jest troska o klienta. To znaczy, klient może zwolnić całą firmę od prezesa po sprzątaczkę. My to mamy napisane, to wisi na ścianie wśród innych wartości o uczciwości, trosce, edukowaniu i tak dalej. Jest to, to na samym początku, dlatego że jak się wiesz, jak się traktuje klienta jako wroga, niektóre firmy tak mają to są też kwestia myśli, przekonań, no to no nie może taka firma urosnąć. A jak się klienta stawia w centrum, to jest taka historia, którą, którą możecie przeczytać, jak czytacie o Amazonie i e, e, tam po prostu na tych spotkaniach Estimu było krzesło puste i tam siedział klient zawsze. No tak, tak, tak po prostu Jeff Bezos zbudował Amazon, jedną z największych firm na świecie w tej chwili, dlatego że tam klient był najważniejszy. Mm -hmm. I u nas jest dokładnie tak samo. U nas jest dokładnie tak samo, więc bym powiedziała, że te, te dwa elementy, no plus uczenie się od mądrzejszych ode mnie, tak, Z, uczenie się nowych rzeczy, ale uczenie się. I od razu zastosowanie mhm. tej wiedzy, a nie samo, prawda, uczenie się dla, dla ucieczki, w czytanie zamiast działania. Więc to są takie, takie, takie historie. I umysł lidera, no, to, to, żeby utrzymywać cały czas wizję, a ludzie za tobą pójdą. Także nawet jak się ma, tak jak ja się śmiałam, nanofirmę, czyli zatrudnia się pół osoby w postaci męża na przykład albo, albo dziecka, nie? Początek, a potem, potem trzymać cały czas tą wizję mhm. i, i do przodu. Jasne, super. Aniu, na, na sam koniec jakbyś mogła trochę opowiedzieć, bo to, co powiedziałaś jest mega, mega wartościowe i to jest po prostu do wdrożenia. Mam nadzieję, mam nadzieję, Także że właśnie, tylko wiesz, teraz zależy mi, żeby to było tak. Wykorzystaliśmy to w praktyce. Teraz wdrożenie tych elementów, odsłuchanie sobie tej rozmowy jeszcze raz, wyciągnięcie tych takich e, kluczowych tutaj, e, bardzo konkretnych też e, podpowiedzi. Myślę, mhm. że, znaczy jestem przekonany, że w praktyce zadziała, bo wiem... E, na, u siebie działa. E, mm. Ale teraz tak. Aniu, co, co oferujesz w ogóle? Co Wasza firma daje światu? Mm -hmm. e, czym są zdrowe zupy? Czym jest zdrowa zupa? E, dlaczego ona jest taka wyjątkowa? Bo jest e, zdrowa. E, Byś mogła trochę właśnie o, o produkcie Waszym mm. tak okay. na koniec e, opowiedzieć. Zdrowa zupa jest wyjątkowa, bo jest zdrowa. To nie jest tylko zupa, to jest tak naprawdę pokarm. My, produku, my, my produkujemy i oferujemy dwa rodzaje jakby y, rozwiązań. Pierwsze rozwiązanie to jest całodniowy catering oparty o półpłynne produkty, dlatego że nasze zupy, jak wiesz, bo jadłeś, są bardzo gęste i sycące, albo dodatek do y, codziennej diety. Tak czy siak, każdy jest zawsze na diecie, tylko że czasami jej tak nie nazywa, bo po prostu wszyscy coś jemy. I my dążymy i edukujemy żeby wybierać codziennie zdrowsze produkty do jedzenia. Naszą ambicją jest to, żeby nasi klienci i tak się już dzieje, zawsze mieli w lodówce coś zdrowego w postaci naszej zupy, albo naszych deserów, albo naszych pas do chleba, naszych chlebów bezglutenowych. Produkujemy wyłącznie bez glutenu Taką decyzję podjęliśmy na samym początku i nie znam osoby, której odstawienie czasowe glutenu by zaszkodziło, więc uważam, że odstawienie tych czynników prozapalnych, jak gluten, laktoza, cukier, jest zawsze Dobrym, dobrym pomysłem, przynajmniej na jakiś czas. Mhm. Więc chcemy, żeby nasi klienci informatycy, klientki lekarki, bo takich mamy właśnie, kosmetolożki, inżynierowie, właściciele firm, przedsiębiorcy zawsze mieli w domu tą zdrową zupę i zanim sięgną po bułę, albo ka po kanapkę, albo po pączka, to żeby jednak zdecydowali się na taką zupę. I efekty mają niesamowite. Ostatnio zaczepiła mnie dziewczyna, właśnie przedsiębiorczyni i mówi do mnie, słuchaj Ania, bo ja sobie kupiłam tę zupę, bo wiesz, strasznie dużo ostatnio pracuję i wiesz co, ja schudłam w tydzień 2 kilogramy. Czemu wy nigdzie o tym nie piszecie? Ja wiem po pierwsze to Google zabrania <laughs> reklamować się tak wprost, że dwa kilo w tydzień, a po drugie dlatego, że po prostu nie, nie jest to naszym celem, że to chudnięcie jest tak przy okazji. Natomiast mówimy też o tym, że jak, wiesz, zmienisz tą dietę na, na przeciwzapalną, zrezygnujesz z tych pewnych czynników, zaczniesz jeść ciepło, zaczniesz jeść zdrowo, no to wtedy efekty są widoczne i na skórze, i na ciele, i na umyśle też, bo odstawienie cukru, który nas zamula jest, jest też fajnym pomysłem. Także takie rzeczy robimy. A jako um, klient, konsument. Dziękuję, dziękuję mogę za twoje zamówienie. że dużo różnorodnych zup wtedy przyszło w tej paczce. To była też większa paczka, dużo tych zupek tam było. Tak dużo rodzajów zup. Ja tutaj testowałem to na sobie, na moja, moja małżonka, tak. dzieciaki, rodzice, tak. więc tutaj bardzo familijnie zaczęliśmy to konsumować i każdy nam dla siebie znalazł swój smak. Ale powiedz mi, proszę nam, ile właśnie tych rodzajów tych zup masz w ofercie? Bo ja jestem zdumiony, jak szeroką gamę 30, macie właśnie. 30 już teraz, 30 parę, bo Super. od tygodnia, od zeszłego czwartku, niespełna tygodnia, dla mamy buliony. Coś, dla każdego coś dobrego. Tak, tak. I mamy takie produkty specjalistyczne, zresztą szykujemy się do, bada do badań na ludziach i chcemy zrobić badania kliniczne, jak działa właśnie, jak działają zupy, jak działają zupy mocy i buliony kolagenowe, bo są plastrem dla jelit, goją, mhm. można naprawdę wyzdrowieć z wielu Czyli szukacie problemów. szukacie jakiegoś testera teraz, tak? E, wiesz co, no mogę, o... mogę rozważyć, jakby nie obiecuję, będzie... ale... Okay, okay. My projektujemy, ca... to jest cały projekt badawczy, więc będziemy okay, wiesz, okay, okay, robić okay. badania, ale możesz być jednym z <laughs> przebadanych. Gdzie można was znaleźć? Jakiś adres strony? Jakiś w internecie. zdrowazupa.pl okay. Okay, okay. W opisie tego materiału również znajdziecie kod rabatowy, bo tutaj, jako Klub Przedsiębiorczości, również jesteśmy organizacją, która po prostu promuje zdrowy tryb życia, bo, bo przedsiębiorcy to jest taki rodzaj, gatunek <grafy> człowieka, <grafy> który bardzo gdzieś tam jest zapracowany na ogół. Właśnie stąd się bierze słowo businessman czy businesswoman, że jest busy, czyli zajętość gdzieś tam w tym naszym życiu codziennym, bo dużo dajemy, bo dużo pracujemy. Wiem to trochę o sobie, wiem to też e, właśnie o, tym, o tej strony praktycznej. Mm -hmm. Często nie mamy czasu na jedzenie zdrowe, no, bo nie ma no, kiedy jemy, e, jemy rzeczy, przypadkowo tak. gdzieś tam w międzyczasie. Czasem mylimy śniadanie z kolacją albo obiad z podwieczorkiem i różne pory się je w różne rzeczy. Dlatego tym bardziej dla przedsiębiorców, jakby myślę, że jest to fajne rozwiązanie. Wiem po sobie, dlatego warto sprawdzić, zobaczyć. E, szczegóły są w opisach, także warto sobie tutaj zobaczyć i na własnej skórze. Po prostu sprawdzić. Aniu, ja Ci ogromnie dziękuję. Jestem ogromnie wdzięczny, że dziękuję. jesteś z nami na pokładzie klubu. Dziękuję. E, właśnie w Klubie Przedsiębiorczości jest okazja poznawać tak fantastyczne osoby jak Ania i zespół. A jesteśmy średnią osób, z którymi spędzamy czas, dlatego warto dbać o swoje środowisko i osoby, z którymi właśnie angażujemy, inwestujemy swój czas, energię w spędzanie go. Aniu, ogromnie Ci dziękuję. Dziękuję. E, i... dziękuję. No i do zobaczenia wkrótce. Dziękuję i do zobaczenia. Pozdrawiamy serdecznie. Dziękuję. Cześć.